Studia artystyczne w pytaniach i odpowiedziach. O czym są te studia? Film, komiks, literatura, muzyka, taniec, graffiti, malarstwo, grafika komputerowa czy rzeźba to tylko nieliczne z wielu dziedzin sztuki. Studia artystyczne są praktyczne, chodzi więc o opanowanie jakiejś formy wyrażania siebie. Oprócz tego poznaje się historię wybranej sztuki, techniki wykonawcze i jej współczesne kierunki. Co można studiować w ramach tej grupy kierunków? Konkretnych kierunków i specjalności jest bardzo wiele, można jednak wymienić dziedziny takie jak specjalności sceniczne, aktorstwo, sztuka filmu, teatru i telewizji, muzyka i taniec. Specjalności projektowe, architektura wnętrz, projektowanie krajobrazu. Specjalności kreatywne, grafika, kierunki plastyczne, wzornictwo. Oraz dziedziny takie jak historia sztuki, krytyka i teoria kultury, zarządzanie w kulturze i sztuce. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi takie studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź stronę studia.pl. Znajdziesz tam listę uczelni prowadzących te studia, szczegółowe zestawienia kierunków i przydatne porady dotyczące wyboru uczelni, rekrutacji i studiowania. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Studia na tych kierunkach nie są dla wszystkich. Warto się zastanowić, czy dysponujesz cechami takimi jak kreatywność i polot, talent, zamiłowanie do sztuki, głębia myślenia, wytrwałość, poczucie misji. Jak przygotować się do rekrutacji na te studia? W rekrutacji bierze się pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych. Aby ułożyć listę kandydatów, stosuje się dość skomplikowane zasady. Odnajdziesz je na stronie wybranej przez ciebie uczelni. Już od początku nauki w szkole średniej nie lekceważ przedmiotów takich jak historia, język polski, język obcy. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia zależą od zapotrzebowania na pracę w danej specjalności. Najbardziej aktualne informacje znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tych studiach? Daj znać w komentarzu.